Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego tuż przed wakacjami prowadzi kampanię edukacyjną w największych ośrodkach letniskowych z terenu jego działania w Brennie i Cichowie. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, jednak pracownicy KZGRL co roku przypominają: od segregacji nie planuj wakacji. Chodzi o to, by piękne tereny nie były zaśmiecane i zarówno mieszkańcy, jak i letnicy cieszyli się przyrodą, lasami i jeziorami. Akcja służy uświadamianiu osobom, które tu mieszkają, żeby nie podrzucać odpadów pod kontenery, które znajdują się na letnisku, natomiast odwozić je do Pszoków. Żeby łatwiej było pozbyć się tych odpadów, to co roku robimy zbiórkę tych odpadów tutaj. W zamian można dostać gratis, roślinkę. Akcja cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć już, ile osób tutaj skorzystało z tego, ale kontener, który obok nas stoi co roku, jest pełen. W miniony weekend pozytywnie na apel Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego odpowiedzieli mieszkańcy Brenna w gminie Wijewo. Zachętą do przynoszenia odpadów i wrzucania ich do kontenerów przygotowanych przez związek były prezenty – sadzonki. Można je było otrzymać za 50 sztuk baterii lub 2 sztuki małego sprzętu AGD, 1 sztukę dużego sprzętu AGD lub 1 sztukę odpadów wielkogabarytowych. 20 maja podobna akcja odbędzie się na plaży przy parkingu w Cichowie, gdzie w godzinach od 11 do 14 będą czekały kontenery przygotowane przez związek oraz sadzonki. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina, że w każdej z 19 gmin terenu jego działania funkcjonują punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie bez problemu można przywieźć odpady do segregacji.